wieczora zapewne, ale myślę, że dzisiaj ten taki podstawowy czarny uda nam się już przyjąć. Jakieś niespodzianki? No myślę, że to jest, to będą po pierwsze, to są listy, które mają dać nam zwycięstwo w wyborach, więc staramy się, żeby były jak najmocniejsze. Są nasi partnerzy ze Zjednoczonej Prawicy. Mocno są ustawieni na tych listach, na jednych, tak? Są zgodnie z ich oczekiwaniami. Myślę, że tutaj nie będzie rozczarowań. Natomiast filozofia tworzenia tych list była jedna. Chodzi nam o zwycięstwo. Stajemy sobie z tego sprawę, że trzeba postawić na lokalnych liderów, ale też potrzebni są eksperci, także... Jest 27 sierpnia 2000. Ja zdążyłam wyjść do Państwa do programu jeszcze przed tym okręgiem, także nie doszło do tego okręgu. Jeszcze do tego okręgu nie doszło, zobaczymy. A Pani jest za tym, żeby się znalazł, czy nie? Ja uważam, że w partii muszą pewne zasady obowiązywać, natomiast i też trzeba wyciągać oczywiście konsekwencje i wnioski z tego, co się działo z przeszłości. Natomiast no dzisiaj też zdajemy sobie z tego sprawę, że potrzebni są różni ludzie, ale to będzie decyzja komitetu politycznego, nie chciałabym tego powiedzieć. To samo dotyczy Adama Hoffmana, że jeśli wystartuje do Senatu, bo tak chce, to wy nie wystawicie w tym miejscu kandydata? Nie sądzę, żeby tak było, natomiast wszystkie te decyzje, które komitet polityczny podejmie... Jeszcze proszę Państwa, ta mapa, tutaj pokazywałam. Bardzo dużą stawkę w tej chwili. Polska, sprawę, że dzisiaj Tallin, Berlin i ta nieszczęsna tutaj część zapalna Ukrainy. Gdzie Rzym, a gdzie Krym, panie Duda? Dzisiaj jest prezydent Andrzej Duda, otwiera się możliwość przeprowadzenia w Polsce naprawdę dobrych zmian, ale żeby tak się stało, musi być jeszcze rząd, który będzie chciał te zmiany podejmować. W związku z tym stawka jest naprawdę wysoka i tutaj przede wszystkim trzeba wszystko podporządkować. I przypomnę, że konstytucja 6 września pani powiedziała, że pójdzie pani 6 września. Rzeczypospolitej Polskiej 23 kwietnia 1935 roku nadal obowiązuje. Same komisje senackie wcześniej opowiedziały się za tym, żeby 6 września było referendum, które przypomnijmy, budziło mnóstwo wątpliwości. A niestety widzimy, że Duda Juda nie zamierza przywrócić ciągłości z drugą RP. I nie zamierza starać się o zawarcie traktatu pokojowego 70 lat po II wojnie światowej, którego nadal brak, a który jest polską racją stanu, traktat pokojowy po zwycięskiej wojnie. Warto wiedzieć, że również pierwszą wojnę światową, tak jak drugą, rozpoczęli Niemcy. Przegrali z Kretesem obie te dwie wojny, czym udowodnili, że państwo niemieckie nie jest zdolne do pokoju. Ale po pierwszej wojnie światowej w rok czasu zawarto traktat pokojowy tak zwany wersalski. Natomiast po II wojnie światowej, która skończyła się bezwarunkową kapitulacją Niemiec, podpisaną w Berlinie w obecności aliantów, Polskę reprezentowała ZSSR. Ze strony Niemiec generał Keitel podpisywał ten akt bezwarunkowej kapitulacji 8 maja 1945 roku. Upłynęło 70 lat. Pytamy się oficjeli na wysokich urzędach w Polsce, gdzie jest traktat pokojowy po II wojnie światowej. Niepokoi to nas bardzo także w kontekście opinii, którą Duda, rzekomo prezydent Polski, prezydent III RP, zaskarbia sobie w RFN, w ośrodkach opiniotwórczych. Został nazwany, o zgrozo, przyjacielem Niemiec. No i jak to wygląda
proszą o to, żeby jednak mieć możliwość wypowiedzieć się w tych sprawach. Przed zbliżającym się za kilka dni, 1 września, który jest haniebną rocznicą, 76. już, napaści III Rzeszy Niemieckiej na Polskę, która spowodowała straszne wojny i straszne straty. Niemcy zamordowali 10 milionów Polaków, zniszczyli Warszawę i inne miasta, infrastrukturę, ograbili Polaków z... A ja wcześniej taki wniosek złożyłam do Bronisława Komorowskiego i on nawet nie zechciał odpisać, nawet nie chciał... Wielu zabytków, niszcząc te zabytki lub grabiąc, ale też za nic ma możliwość wypowiadania się w tym ważnym momencie jakimś referendum. Spowodowali również na Ukrainie wielkie rzezie, bo w polskiej Ukrainie oczywiście wtedy, bo przecież Wołyń leżał na terytorium okupowanym przez Niemcy, przez III Rzeszę Niemiecką i tam doszło do strasznych zbrodni, ludobójstwa na Polakach, tylko dlatego, że byli Polakami. Oprawcą były bandy UON-UPA i SS Galicja, finansowane przez w mundurach niemieckich SS. My dzisiaj w Polsce musimy odbudowywać ten dialog z Polską. I za to Niemcy także nie odpowiedzieli do tej pory. Jak również za 3000 ponad obozów koncentracyjnych, Vernichtungslager i Koncentrationslager na terenie okupowanej Rzeczpospolitej w czasie tych niespełna 6 lat wojny. No i teraz jest taka sytuacja, że i ewakuować bardzo chce się spotkać i właśnie dialogować. Warto pamiętać o ofiarach polskich w KL Warszał, niemieckim obozie zagłady, Vernichtungslager dla Polaków, zbudowanym pod koniec już wojny w Warszawie, w zachodniej części, w którym Niemcy zamordowali w bestialski sposób 200 tysięcy Polaków. Dziennie 400 Polaków, dziennie. A nadal w III RP nie postawiono pomnika, ani nie pobudowano muzeum tego ku pamięci i przestrodze, pamięci o tych ofiarach KL Warszał w Warszawie. Natomiast pobudowano bardzo kosztowne, na koszt podatnika polskiego, Muzeum Żydów o dziwnej nazwie Polin, tak jak po niemiecku Polka, w którym podobno w tym Muzeum Żydów w Warszawie straszne rzeczy się dzieją. Nieskończoność, nie wiem jaki ma cel. Przecież prezydent Duda, z tego co wiem, spotykam się i wielokrotnie się wypowiada w mediach o doskonałej współpracy z panem ministrem Siemoniakiem, to samo mówi Siemoniak, wicepremier. Tak, żądamy kary śmierci dla Siemoniaka za wkleję państwu film z pomnikiem ofiar polskich na Wołyniu i innych miejscach, bo to nie tylko był Wołyń, ofiar zbrodniczych band UON-UPA. Bo Siemoniak ściąga do Polski niemieckie wojsko, niemieckie czołgi. Występuje w nie wiadomo czyim imieniu na Global Forum, które odbywa się corocznie, w czerwcu się odbyło we Wrocławiu, równocześnie z wielkimi manewrami NATO. Gdzie w czerwcu akurat również na tym Global Forum Atlantic Council Agnieszka Holland dostała odznaczona wyróżnienie jakieś za film Ida, proszę państwa. I jak Andrzej Duda i cały ten PiS do tego Global Forum we Wrocławiu się ustosunkuje. Bo my we Wrocławiu, jestem, przypomnę, kandydatką do Senatu z okręgu 7 JOW
Czy nie boi się Pani, że w momencie, gdy zobaczy Pani budżet państwa, okaże się, że nie jest to takie... Nie chcemy tego Global Forum we Wrocławiu. Naprawdę nie chcemy tego, jak również nie chcemy, żeby Wrocław był stolicą kultury europejskiej w 2016 roku, bo Wrocław jest najbardziej zadłużonym po Warszawie miastem w Polsce, a województwo dolnośląskie jest najbardziej zadłużonym województwem w Polsce. I niepokoi fakt, że mimo objęcia urzędu, bo przyjął nominację Andrzej Duda na urząd prezydenta III RP, moim zdaniem te wybory były sfałszowane, tak jak wszystkie inne zresztą w III RP. Ale jednak odbyły się i Andrzej Duda przyjął nominację i więc pytamy się Andrzeja Dudę, jak to będzie w tych dwóch sprawach. Stolica Eurokultury Wrocław, najbardziej zadłużone miasto w Polsce i Global Council, Atlantic Council, Global Forum, tak to się nazywa, co roku. W 2016 roku w ogóle jakiś sądny rok to będzie, zbieg jest... trzech takich międzynarodówek jewrejskich, właśnie Eurostolica Kultury, w cudzysłowie Kultury, Wrocław 2016, NATO Szczyt w Warszawie 2016 i Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie 2016, co do którego również nie wiemy, kto zadecydował za głowami Polaków, kto zadecydował o tej imprezie w Krakowie. I po drugie, zmiany podejścia do tego, co w Polsce jest najistotniejsze. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że najważniejszym problemem Polski jest emigracja, zwłaszcza młodych ludzi. Przypomnę, że jutro upływa ultimatum, które w imieniu samoobrony i w Sejmie i posła Ryfińskiego z normalna.pl, ale przede wszystkim w imieniu samoobrony dla mnie. To jest ważne. W imieniu samoobrony Lech Kuropatwiński ogłosił 21 sierpnia w Sejmie pogotowie strajkowe ogólnopolskie i nie obawiania się, że na przykład za miesiąc wezwał zmienią się tak przepisy, chociażby podatkowe, które uderzą w ich Kopacz oraz Dudę do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. I to ultimatum co do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej upływa jutro, w piątek, 28 sierpnia. Posłuchajcie Państwo, czy dziennikarze, to jest akurat Polsat, czy dziennikarze pytają się kandydatki na premiera Szydło szkolonej w środkach zagranicznych na innym kontynencie niż Europa. Czy ta dziennikarka z Polsat spyta się tej Beaty Szydło o żeby rząd bardzo wyraźnie powiedział, że rzeczywiście jest problem. Stan klęski żywiołowej. Żeby na przykład wspierać ich w negocjacjach. Natomiast co do referendum wzywamy, 6 września wzywamy do odwołania tego referendum, a jeżeli nie zostanie odwołane, do bojkotu tego referendum. Nie są realizowane. Więc z jednej strony referendum finansowa jest ważna. Podkreślę, oby było tak, że ona zostanie wypłacona. A po drugie, no to jest też kwestia tego wsparcia takiego już niefinansowego. Ale to nagrywać wypowiedzi tych ludzi, dlatego że przez całe lata słyszymy, jak to 8 lat rządzi Platforma Obywatelska i Antypolskie Stronnictwo Ludowe i PiS zarzuca im niespełnione obietnice wyborcze, okłamywanie, hipokryzję i tak dalej, i tak dalej. A co nas czeka, proszę Państwa, jak tacy ludzie z PiS, którzy siedzą na przykład w izraelsko-polskiej grupie sejmowej i nic nie mówią o tym. Tak ja też